Witam Was serdecznie na moim kanale poświęconym czytaniu książek dzieciom. Dlaczego powinniśmy czytać książki dzieciom? Po pierwsze, czytając książki dzieciom spędzamy z nimi czas. Często bywa tak, że przez cały dzień jesteśmy zapracowani, zabiegani, wracamy do domu, bierzemy się za swoje obowiązki. Mama robi swoje, tata robi swoje, między nami biega dziecko. Dostanie tablet, dostanie telefon, siada i gra, bawi się, tak? Jednakże siadając z dzieckiem wieczorem przed snem, przeczytamy jemu bajkę, jedną, drugą, trzecią, nieraz wystarczy 5 minut, ale dziecko czuje, że spędzamy z nim czas. Dziecko się uczy. Uczy się słów, uczy się rozpoznawać kolory, uczucia, kształci swoją wyobraźnię. Kiedyś było tak, że za moich czasów, pamiętam, rodzice czytali mi książki, były dwie książki. Były baśnie braci Grimm i baśnie Andersena. Książki były grube dosyć, było mało obrazków, jednak w dzisiejszych czasach w książkach zazwyczaj jest wiele obrazków, mało tekstu. Dlatego też przeczytanie takiej książki nie sprawi dla nas dużego problemu, a dziecko może poprzez oglądanie tych obrazków, poprzez dotykanie często też, bo nieraz w książkach bywa tak, że możemy dotknąć, a także poczuć jakiś zapach. Dziecko kształci swoją wyobraźnię. Poznaje również emocje, uczucia, buduje swoją wartość. Czytając książki przed snem dzieciom, nie musicie tego robić do końca, tak? Wystarczy, że przeczytacie fragment. Jeżeli dziecko będzie chciało wziąć tą książkę, pooglądać, dajcie mu tą książkę. My, dorośli, książki szanujemy, a dzieci kochają książki. Mój syn nieraz bierze długopis, pisze, maluje po tej książce kredkami. Nie zabraniam mu tego. Wiadomo, jeżeli miałby wyrywać kartki, no to bym powiedział stop, nie. Ale jeżeli chce pomalować, coś dodać, jakiś wąsik, czy dorysować jakąś postać, nie ma problemu, kształci się jego wyobraźnia. Dziś opowiem o pierwszej książce mojego syna pod tytułem Jestem najsilniejszy. Książka belgijskiego rysownika i pisarza Mario Ramosa. Zaczynał on początkowo jako rysownik w książkach innych znanych pisarzy. Bardzo dobrze mu to szło, z biegiem lat zaczął pisać. W swojej twórczości ma około 30 książek, z czego najbardziej znaną chyba jest Jestem najsilniejszy, książka przetłumaczona na około 20 językach. W Polsce pojawiła się w 2015 roku, wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry. Jest to pierwsza książka promująca ich serię zagranicznych książek pod tytułem Polecane z zagranicy. Plusy tej książki. Książka dla dzieci powinna być zawsze w twardej okładce, ponieważ jak to dziecko używa tej książki wielokrotnie, miękka okładka bardzo się niszczy, twarda okładka jest bardziej wytrzymalsza. Poza tym jest to książka szyta, więc wielokrotnie zginana, rozginana, nie niszczy się, tak? Kartki wytrzymują dłużej. O czym mówi ta książka? Ta książka opowiada historię pewnego wilka. Wilk pojawia się w książkach wielokrotnie. Jest zazwyczaj czarnym charakterem, przebiegłym, bardzo złośliwym. Zawsze wyrządza krzywdę innym bohaterom bajek. Jaki jest wilk w tej książce? Wilk w tej książce jest praktycznie jak w innych. Dodatkowo jest wilkiem bardzo zuchwałym i pewnym siebie. Przeczytam Wam teraz kawałek tej książki. Posłuchajcie. Pewnego razu wilk, który porządnie się najadł, nie był już ani trochę głodny, postanowił przespacerować się po lesie. To idealny sposób na dobre trawienie, stwierdził. A przy okazji sprawdzę, co też inni o mnie myślą. Na swojej drodze spotkał ślicznego małego króliczka. Dzień dobry, pięknouszku. Powiedz no mi, kto jest najsilniejszy? Zapytał wilk. Pan jest najsilniejszy, panie wilku. Niezaprzeczalnie i bez cienia wątpliwości. To pewne jak 2 razy 2, odpowiedział króliczek. Wilk bardzo dumny z siebie ruszył dalej. Jak to dobrze być jest mną, odetchnął, chłonąc zapach dębów i grzybów. Jest to książka z morałem. Jakim? Zachęcam Was do przeczytania tej książki.